Halo, halo, witajcie kochani, próba mikrofonu. Dzisiaj nagrywam z góry. Widok wprawdzie może nie jakiś super, bo mamy deszczową pogodę, ale ja tam lubię deszcz. Zresztą nas w szkole przy każdej pogodzie można się fajnie uczyć i fajnie wejść w klimat naszych lekcji. Moi drodzy, to co wybrałam na dzisiaj, to są czasowniki ruchu. Zauważyłam na lekcjach, w zasadzie zauważyliśmy z Kamilem, że macie z nimi największy problem. Z racji ograniczeń czasowych, Facebook lubi krótkie wideo i widzę po oglądalności, że wy też, więc będzie krócej. Wybrałam ich zaledwie kilka, bo więcej musicie przyjść do szkoły na lekcje. A zatem, moi drodzy, latać, lecieć. Latam co roku na wakacje na Malediwy. Skoro mamy co roku, jest to czynność powtarzająca się, jakaś regularność. Ale w tym roku lecę na Seszele. I wtedy użyjemy już lecieć, bo mamy w tym roku konkretną jedną sytuację. Więc latam często regularnie, lecę teraz, lecę za rok, lecę w przyszłym miesiącu, ale raz jest to sytuacja wyjątkowa, więc wtedy lecieć. Kolejna para. Pływać. Płynąć. Pływam bardzo dobrze. Nie pływam. Nie umiem. Nie lubię. W tym roku płynę w maratonie. Albo w tym roku popłynę w maratonie, bo można sobie jakiś prefiks fajny jeszcze tutaj dodać, prawda? Formy dokonane lubią różnego rodzaju prefiksy. Więc pływać regularnie, co jakiś czas. Płynąć raz, a konkretnie zapamiętaj. Jechać, jeździć, moje ulubione. Jadę i jeżdżę. Jadę samochodem, nie przeszkadzaj mi w tym momencie. Oddzwonię do ciebie, jak dojadę. Znowu prefiks, bo już się nam zrobi wtedy forma dokonana. Więc jadę, jeżdżę. Co roku jeżdżę na wakacje do mojej babci. Mamy regularność, ale w tym roku jadę do dziadka. Więc jeżdżę. Tak samo co roku jeżdżę na food trucki w czerwcu. W tym roku jadę na food trucki w maju do Krakowa. Jechać, jeździć. I lecimy. Jeszcze nam zostało dwie pary, moi drodzy. Biegać, biegnąć, biegać, biegnąć, więc biegam. Co rano biegam po 3 kilometry. Biegnąć. W tym roku pobiegnę w specjalnym maratonie warszawskim. Więc znowu mamy czynność powtarzalną, co rano biegam. W tym roku pobiegnę, mamy konkret, prawda? Więc musimy użyć tej drugiej formy. I zostało nam na koniec iść, pójść, chodzić. Idę na spacer w tym momencie. Pójdę na spacer, gdy przestanie padać. Codziennie chodzę na spacery, niezależnie od pogody. Do czego was, kochani, serdecznie zachęcam. Tyle na dzisiaj. Pamiętajcie, że zapisy na nowe kursy ruszyły. Możecie do nas przyjść codziennie od godziny 9 do godziny 20. Jesteśmy dla was. Kursy od poziomu A1 do poziomu C2. Konwersacyjne, gramatyczne, przygotowanie do egzaminu, co tylko sobie wymarzycie. Miłego dnia, kochani. Lecę. Cześć.